To są spekulacje, tutaj nie ma takiej gry, powiedział w kwadransie politycznym szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski, komentując doniesienia o tym, że Niemcy rozważały rezygnację z Nord Stream 2 w zamian za wycofanie się Polski z żądań reparacyjnych. Dr Piotr Zakrzewski, politolog z UKSW, odniósł się do tematu reparacji. Witold Waszczykowski, szef MSZ, komentował w TVP1 doniesienia serwisu Politico, że rząd Niemiec liczył na pewną grę z Polską w sprawie reparacji i Nord Stream 2. Dziennikarze serwisu, powołując się na źródła w niemieckiej dyplomacji, napisali, że Berlin chciał w zamian za wycofanie się Polski z żądań reparacyjnych odpuścić sprawę Nord Stream 2. To są spekulacje podniesione przez Politico. Tutaj nie ma takiej gry. Problem reparacji jest elementem szerszego spojrzenia na II wojnę światową. Od kilkudziesięciu lat mamy próbę relatywizowania genezy II wojny światowej, jej przebiegu, skutków. Są państwa, które bardzo stanowczo podjęły grę na temat historii, polityki historycznej. Niemcy bardzo skutecznie wyeliminowały termin niemiecki z II wojny światowej. Wprowadzono termin naziści, mówił Witold Waszczykowski.